W dniu dzisiejszym odbyły się ćwiczenia na zakładzie Dreno. Jest to producent wyrobów z drewna. Doszło do pożaru hali produkcyjnej. Na miejscu zostały dysponowane siły i środki z terenu powiatu gorlickiego, zarówno jednostka ratowniczo-gaśnicza, jak i jednostki z ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu gorlickiego. Dodatkowo na miejsce został zadysponowany pluton ratowniczo-gaśniczy Tarnów, wariant przemysłowy Małopolskiej Brygady Odwodowej, w którego skład wchodziły dwa samochody ciężkie ratowniczo-gaśnicze i kontener wężowy. Podczas ćwiczeń brało udział około 90 strażaków, tak jak powiedziałem, zarówno z terenu powiatu gorlickiego, jak i powiatów ościennych z Tarnowa i Dąbrowy Tarnowskiej. Cel główny ćwiczeń to ugaszenie pożaru hali przemysłowej. Tu hala o wymiarach ponad 65 metrów i 20 szerokości. Pożar bardzo szybko się rozprzestrzeniał. Główny cel to dostarczanie wody na duże odległości. Wodę czerpaliśmy z różnych źródeł. W pierwszej fazie z potoku Stawiszanka, kolejny wariant, gdy już na miejsce przybył pluton ratowniczo-gaśniczy Tarnów. Wykorzystaliśmy przywiezione na miejsce węże W110 i prowadziliśmy magistralę zasilającą z dwóch takich linii z rzeki Biała. Przede wszystkim chodziło nam o przećwiczenie wariantów dostarczania wody do pożarów, tak jak to bywa w normalnym pożarze, czyli dostarczanie poprzez system dowożenia, przepompowywania i przetłaczania. W trakcie tych działań ćwiczyliśmy również kwestie związane z ratownictwem medycznym, ponieważ w wyniku tego pożaru jedna osoba została poparzona. Gdy doszło do pożarów, w hali znajdowało się 10 osób, 9 z nich ewakuowało się, jedna osoba. Niestety drogi ewakuacyjne zostały odcięte i doszło do poparzenia. Strażacy sobie z tym tematem musieli poradzić. Kolejna rzecz to drugie stanowisko, które wynikło z tego, że podczas ewakuacji mienia i drewnianych elementów, wyrobów gotowych doszło do przygniecenia przez balę drewna jednego z pracowników i też tam strażacy musieli sobie z tym tematem poradzić, wydobyć tę osobę, udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy. W działaniach wzięły udział jednostki z ochotniczej straży pożarnej z gminy Uście Gorlickie, Gorlice, Ropa i Sękowa. Na zabezpieczeniu powiatu pozostały dwie jednostki z OSP Kobylanka i z OSP Biecz.